Edzio szokuje filmikiem na TikToku. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Edzio dawniej był jednym z lepszych freestyle-owców. Wygrywał m.in. dwa razy z rzędu WBW. A propos auta, łajzno, twoja gadka jest pusta. Twoja panna jest jak sprzęgło, bo ciągle się puszcza. Aktualnie zajmuje się tworzeniem TikToków trafiających głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na swoich TikTokach korzysta ze swojego talentu muzycznego, rapując i freestylując, a na TikToku zasunął mocno z serii Trzy Słowa, dzięki czemu zgromadził ogromną widownię, głównie dziecięcą. Dawaj trzy słowa. Bluza, kropla i niewidzialna. Okej. Yo. Jestem Medio i freestyluję sobie tutaj znów. Jest Magda, więc robimy tu piosenkę z trzech słów. Jeden z jego ostatnich filmów stał się mocno kontrowersyjny, gdzie wcielił się w rolę nieżyjącego już seryjnego mordercy Jeffrey'a Dahmera, o którym się zrobiło ostatnio bardzo głośno za sprawą serialu na Netflixie. Sam Medio na TikToku tłumaczy, że nie popiera czynów sprawcy, a jedynie naśladuje grę aktorską Iwana Petersa. Jednak po komentarzach można zobaczyć sporą falę krytyki, jaka się wylała na Edzia za zrobienie tego TikToka. Idziemy do mnie, ja cię zaprowadzę. Porobimy zdjęcia, a potem ci zapłacę. Zrobię drinki, obejrzymy film. Nie zostawiaj mnie, naprawdę musisz iść. Jeff, co tak śmierdzi? Leci do mnie kurą. Rybki mi zdechły, mięso się zepsuło. Hej, hej, spokojnie, mogę wejść i sprawdzić. Mam ekipę sprzątającą, wywalili mnie z pracy. To już nie pierwszy raz, gdy Edzio robi coś nie do końca przemyślanego. Dla przykładu można podać sytuację, gdy nagrał piosenkę Motyl na przedramieniu dla swojej byłej już dziewczyny, albo jak na siłę próbował poddymiać na gali High League. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!